Witam, witam w kolejnym podcaście, a dzisiaj standardowo jest ze mną ktoś inny niż Nekon. Ksołka, cześć. Hejka. No i to jest ten myk, który zrobił montażowy, żeby był czarny ekran i dopiero jak powiesz hejko, to jest tuż, siemano. Niesamowite. Tak, tak, jest 10 na 10. Zaskoczysz wszystkich. Tak, no bo oni nie będą widzieli. Albo takiego Nekona wstawię, co jest zdjęcie i nagle pyk. O, dobra. W sumie tak sobie pomyślałem, że że zapomniałem, co chciałem powiedzieć na samym początku. Dobrze się zaczyna. Tak. Wiem już, co sobie pomyślałem, że być może jak ten jest podcast z tobą, to nie będzie aż takiego odchodzenia od wszystkich możliwych tematów, tylko będziemy się trzymać może jednego. Ale zobaczymy. Może to będzie pierwszy raz takie spójne. Postaram się, żeby tak było. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Kekkei Genkai. No dobra, wrzucę cię na głęboką wodę. Co tam o Kekkei Genkai myślisz? No, opowiadaj. A może w ogóle jakoś zaczniemy od powiedzenia chociaż co to jest, bo w rozpisce tematów widziałam, że chcesz to poruszyć, bo niektórzy nie wiedzą, czym to jest w ogóle i mylą to z różnymi jutsu. Tak? Kurde, teraz tak, rozbudziłeś na więc taką może głęboką pan, wodę, bo nie może wiem. Pan profesor Naruto chciałby wyjaśnić widzom. A to dzisiaj nie ma, tylko ja jestem. A tak naprawdę, dobra, to ja wam powiem. No to jest takie po prostu umiejętności dziedziczne. To może być dojutsu, czyli techniki oczne. To mogą być specjalne techniki, na przykład lawa, gdzie to jest połączenie ognia i czegoś tam, czego właśnie zapomniałem, ale czegoś na pewno. I to są takie rzeczy dziedziczne, ale to nie trzeba mylić z technikami hidden, bo niektórzy mówią, o, czyli pewnie Shikamaru i jego cienie i klanu Nara to jest Kekkei Genkai, a to nie jest Kekkei Genkai, to jest hidden, czyli technika, która jest przekazywana tylko w danym klanie, ale może nauczyć się jej każdy, tylko że nie wychodzi poza klan, bo go nie uczą po prostu, a Kekkei Genkai to musisz mieć odpowiednie geny. No i główne takie, w sumie tak średnio znane te Genkai, to jest Sharingan na przykład, Byakugan, Rinnegan, to wszystko to 3D dojutsu, ale większość w sumie Genkai to jest dojutsu. No i nie wiem, czy mam coś więcej powiedzieć, chyba że o czymś zapomniałem. Nie, chyba wszystko. No po prostu takie dziedziczne techniki, techniki, nie, zdolności dziedziczne, które są z pokolenia na pokolenie, tylko w danym klanie na przykład. To kurde trochę brzmi bardzo podobnie jak hidden, tylko że nie, bo trzeba mieć jeszcze geny. To jest taka różnica w zasadzie. No jakby przede wszystkim różnica jest w tym, że można bądź nie można się tego nauczyć, nie? Tak, o, no właśnie. Hidden można się nauczyć, ale i tak cię nie nauczą, a dorzucą. No czy po prostu Kekkei Genkai, czy Kekkei Tota, to są rzeczy, które potrzebujesz do tego genów. Albo możesz sobie jak Kabuto sam sobie geny zrobić, także elo, ale no ogółem to chodzi wszystko, wszystko się rozchodzi o geny. To jest Kekkei Genkai. To teraz muszę powiedzieć, wymień wszystkie Kekkei Genkai. Nie, dawaj, co? Czekaj. Tak. No. Moja wiedza na temat Naruto. Sorry widzowie, jakby ja nie jestem tak in touch z Naruto jak Eliasz się na kompens. Jasne. Jak ty więcej razy obejrzałaś Naruto niż ja. Ja dopiero drugi raz rewatchuję, znaczy pierwszy raz rewatchuję Naruto, już jestem na 6. odcinku, a te, kiedy to oglądają, dzisiaj mamy, nagrywamy to w czwartek, to mamy tak. Piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, macie wtorek, 5 dni, to tak 6 odcinków będzie, to już jestem gdzieś na 12 odcinku pierwszego Naruto, widzowie, więc ja drugi raz dopiero oglądam Naruto. A to jak jesteś na 12 odcinku, to znaczy, że jeszcze nie doszedłeś do podobnego wytłumaczenia, czym jest Kekkei Genkai, bo było tak. To bodajże w 13 odcinku. Ostro. No dobra. Czy nie, ogółem to prawda jest taka, że Kekkei Genkai to fajna nazwa na grupę, ale poza trzema dojutsu prawie nie istnieje, w sensie jest, ale jest tak oplute, to jest kolejna rzecz, która ogółem moim zdaniem jest w Naruto, fajnie, że jest, fajnie, że to jest rozbudowane, że nie jest tylko jedno, ale finalnie i tak jest tylko jedno, czyli Sharingan,
Tak, ja sobie tak rozkminiłem, że powiem to, co teraz mówię. 85% to jest Sharingan, 5% to Rinnegan, 5% to Byakugan, a reszta 5% to są wszystkie, cała reszta. Takie mam wrażenie po prostu, oglądając Naruto. I tyle. No, nie można się nie zgodzić, mam wrażenie, bo większość z tych Kekkei Genkai to są takie na jeden, dwa odcinki. No. Często. Czy tam po prostu jakiś ark pojedynczy, no nie? Krótszy. No, z tego co mogę sobie tak przypomnieć, co jest na pewno Kekkei Genkai, to jest chociażby Mei Terumi z lawą, gdzie ona coś tam czasem, raz na jakiś czas to pokazuje, ale tak kurde, przypomnieć sobie od buta postać, I która chyba... ma Kekkei Genkai od zawsze i nie jest to Byakugan, ani Sharingan, ani Rinnegan. Ciężko mi nawet przypomnieć sobie. I chyba Mei Terumi jest chyba jedną z niewielu, bądź jedyną osobą, która posiada dwa Kekkei Genkai? Tak, to prawda. Ale tak, czekaj, kto tam jeszcze był? A, Onoki posiada Kekkei Tota, z tego co pamiętam. No to jest, ale to no, macie Kage, nie? I nie wiem, ciężko mi sobie przypomnieć kolejną osobę. Już w ogóle w pierwszym Naruto bodajże był tylko Byakugan i Sharingan. I Haku? A tak, Haku miał, no. Bo od Haku się zaczęło w ogóle tak. z Kekkei Genkai. No. Znaczy, nie tak, pierwszy był bodajże Sharingan pokazany w walce z Zabuzą, jak Kakashi tam zdjął opaskę. Nawet wcześniej, ale o tym widz nie wiedział, co to za czerwone oko akurat. Wiem, tak. Bo zapisuję to. Także chyba, nie pamiętam, w czwartym, piątym albo szóstym odcinku jest pokazany... Rei Itachiego taki zakropkowany z Sharinganem, Aha, ale tak, nikt nie tak, wie, kto to jest, rzeczywiście. bo wtedy nie wiadomo. No, ale tam w tej pierwsze spotkanie z Zabuzą, to tam tak. Kakashi pokazuje tego Sharingana, ale wtedy nie zostaje nam wyjaśnione, co to no, jest w ogóle, no, nie? No. Wtedy jest tylko podany tam rzucony termin, że dojutsu i w zasadzie tyle. Taki, i dopiero przy walce... skąd on go ma? I Sasuke mówi, i to jest koniec. I Sasuke. No, Sasuke tam tłumaczy, a potem jest on... Ja nie pamiętam, jakim tekstem tam Sasuke rzucił w swoich myślach, ale aż się chciało dokończyć, jakby myślał, że Kakashi jest jego wujkiem, czy coś tego typu. To jest, nie pamiętam. No. No te tłumaczenia, jak my oglądamy to teraz, Jezus Maria, to tłumaczenie to czasami jest. Co to wczoraj był taki ten tekst, jak oglądaliśmy jakiś, nie kurde blaszka czy coś, nie kurde balans czy coś takiego, mówię, skąd takie teksty? Już nawet nie kumalski, tylko ktoś powiedział kurde balans, mówię, co to znaczy, ja nie wiem. No ale... No, a potem przy walce z Haku chyba jest tak. Dopiero to wyjaśnione, nie? I to też jest tak strasznie po macoszemu wyjaśnione, tak mi ja się nawet, wydaje wtedy. Nawet nie pamiętam, że to było wyjaśnione. W sensie mi ciężko to już teraz połączyć kropki, no bo ja mówię, oglądałem Naruto pierwszy raz, w sensie w całości. Już zakończyłem oglądając to na bieżąco, ale także zacząłem i oglądałem, żeby być na bieżąco, to chyba z 5 lat temu? Czy no, nie, może trochę więcej. Ja dużo razy zaczynałam Naruto pierwszą serię, dlatego pierwsze odcinki dobrze pamiętam. Yes. Osiem lat temu gdzieś zacząłem oglądać i tak wtedy to napierdzielałem po 20-30 odcinków dziennie i pamiętam, że no, część po prostu wyparowała mi z głowy i dlatego też oglądam drugi raz, że sobie przypomnieć niektóre rzeczy, ale no... Wiem, czym jest Kekkei Genkai, mniej więcej dlatego, że robiłem odcinek o Kekkei Genkai. Jest dużo rzeczy, które tak w taki sposób ja odkrywam po prostu. Oczywistości. Dla mnie, które nie są oczywiste, bo nie wiem, albo wyparowały z głowy, albo nie wiem, nikt w życiu tego nie zauważyłem, nie? Bo problem jest taki, że ja tu jestem solo, a odcinków jest 720, nie licząc Boruto. No i ciężko tak zapamiętać wszystko, co jest powiedziane. Jak się oglądało już 30 odcinków dziennie, no to na pewno część idzie do lamusa. But the way, jak robiłeś odcinek o Kekkei Genkai, to natknąłeś się na ciekawostkę, na czym było wzorowane? Nie pamiętam, bo to było dawno. Bo tak, w ramach ciekawostki, było wzorowane na powieści Futaro Yamady, który, no to jest takie dość znane nazwisko, tak mi się wydaje, bo który napisał powieść The Koga Ninja Scrolls, żebym tu nie pokręciła czegoś. Tak czy inaczej, na podstawie tej powieści właśnie wyszła manga Basilisk, która teraz wychodzi w Polsce, a jakby sama powieść jest o dwóch klanach właśnie ninja, shinobi, walczących ze sobą i właśnie oni mają tam różne takie modyfikacje genetyczne typu
typu, no nie wiem, mutacje oczu, jakieś chowanie miecza w gardle, przemiany w stan materii i tego typu rzeczy, nie? Także jest mocne prawdopodobieństwo, że Kishimoto się właśnie na tym wzorował. No to prawdę powiedziawszy, to Kishimoto na wielu rzeczach się wzorował. W sumie Naruto to jest zlepka wszystkiego trochę, tak, no, z to jest małym prawda. pomysłem na siebie. Jak tak się zainteresujesz, akurat z Kakegen Genkai chyba tego nie wyczytałem. Pamiętam, że robiłem odcinek dotyczący inspiracji właśnie Kishimoto i tam było chociażby Amaterasu, Izanagi, Izanami, to było coś tak z No japońskiej to z mitologii, mitologii. nie? Tak, tam jest naprawdę w cholerę rzeczy, które są prawie jeden do jednego skopiowane. W sensie jakbyś wzięła opis z oryginału, to od razu w głowie masz, kurde, to jest to, to jest to, to jest to z Naruto, No. nie? Ale no to w takiej kolejności raczej się nie poznaje, więc... Ale to jest spoko, no. To jest też jako fajne jako ciekawostka, nie? No to nie wiedziałem chyba o tym Kakegen Genkai. Chyba Teraz nie. już wiesz. Albo po prostu możliwe, że wyczytałem na tej fantastycznej stronie, jaką jest Narutopedia, ale uznałem, że to nie jest ciekawe i po prostu, Znaczy, wiesz. wiesz co, jak ja widziałam na Naruto Wiki, to jest tak tylko napisane, że hej, była taka powieść jak The Koga Ninja Scrolls i chyba Kishimoto się na niej wzorował i jakby tyle, nie? No to wszystko zależy. No bo to czasami wiesz, ja też nie biorę wszystkiego, co jest na tej wiki. Często z niej korzystam, to na pewno, ale nie biorę tak wszystkiego. Patrzę na te ciekawostki też zawsze. I jak są naprawdę takie, ej, to jest coś spoko, to biorę, ale niektóre mi się po prostu nie podobają, to olewam i tyle, nie? Oczywiście, rozumiem. Tak jest. No. Dobrze, wróćmy do Kakei Genkai. No, cały czas Zostałam do gadamy wiki. o Kakei Genkai, tylko że tak trochę było. Już nawet nie pamiętam, o czym gadaliśmy o Kakei Genkai. Czekaj. Chyba skończyliśmy na tym, że przy haku jakby się to zaczęło, nie? A tak, i... A potem, ja już nawet nie pamiętam, gdzie potem się pokazał Kakei Genkai. Chyba dopiero jak Sasuke uciekał z wioski i tam Kimimaro, tak? Aha, tak, Kimimaro miał w Kimimaro sumie... i Sakon i Udon bodajże Sakon też? I Ukon. Ukon, przepraszam. Udon, Ukon? To chyba zupa jakaś, bodajże. Przepraszam. Ale no. No to Sakon, Ukon na pewno. Kimimaro też. Kurde, ale ktoś jeszcze z nich. Tajuje nie. Dobra, nieważne. To na pewno oni mieli. No to trochę tego było w sumie, ale tylko tak ciężko sobie uświadomić, że to było Kakei Genkai no, tak no z tak. buta. Na pewno w filerach było dużo tego, ale to filery to tak. To już w ogóle ciężko Ja szczerze nawet zapamiętać. Nie pamiętam filerów z pierwszej serii na przykład. Ja pamiętam, że na pewno była z klanu Kurama, gdzie gościowa no, miała aha, no ten tak. genjutsu, które może zabić nawet. Pamiętam, że też były, ale nie pamiętam, czy to Kakei Genkai, jakaś tam wioska z gwiazdką bodajże, gdzie nawet był Kage, tylko że to taki podrabiany, którego nikt nie uznawał. I oni mieli takie motyle jakby skrzydła. Z czakry, chyba z meteorytu i to jest tyle, co ja pamiętam z fillerów. W sensie, to były jakieś dwa arki, dwa oddzielne arki, ale reszty to uch. I tak będziemy oglądać te wszystkie fillery jako z rewatchem, no, ale no. ale na ten moment nie pamiętam. No to trochę było w sumie w pierwszej serii. Tak z pięć, może trochę więcej. Na pewno o czymś się zapomniało. Nie pamiętam, czy... Było wtedy już traktowane Gary Kakei Genkai jako uwolnienie magnesu? To nie przecież Wydaje mi ma, się, że nie. Ale Że to chyba jakby... nie zostało tak powiedziane, bo to tak... Na pewno nie było to powiedziane wprost No. w pierwszej serii. Na 100% nie było w pierwszej serii to powiedziane wprost. I też w ogóle nie wiem, czy tam o na przykład Kimimaro to było wprost jakaś rozmowa na temat Kakei Genkai w trakcie tego, jak on je zademonstrował, czy też to było tak Nie po mam prostu. Pojęcia w sumie, bo to też takie... Ciężkie. Ja byłem przyhypowany, nie interesowała mnie rozmowa. Mówię, no pierdzielajcie, tak zarąbiliście to wygląda, lecicie. Tak, także tak u mnie to wyglądało. No to istniało w sumie, trochę tego jest, ale może w pierwszej serii to jest jeszcze okej, okay, nie? Bo No. był ten Sharingan, był Byakugan, który w pierwszej serii jeszcze to było takie na równi troszeczkę, nie? Że nawet chyba było mówione, że Byakugan jest lepszy niż Sharingan. I to było takie wow, czyli zobaczymy coś tego Byakugana jak ostro kosi, prawda? Prawda? Prawda. Nieprawda. Znaczy wiesz co, nie wiem czy było mówione jakoś wprost, że jest Znaczy, lepszy niż Sharingan. na pewno jest
padały takie zdanie w fandomie, że tak było Aha, mówione, ale ja nie no to powiem, że to możliwe. jest, w sensie nie że ktoś z fanów mówi, tylko że ktoś z fanów powiedział, że tak było w Naruto. Ja Aha, sobie tak okej. zarejestrowałem i powiedziałem, okej, tak było, ale w sumie to często to mówię, ale nie podpisuję się pod tym, bo nie Wiesz co, jestem pewien. mnie się wydaje, że to było bardziej na zasadzie, że klanu Uchiha już nie ma, więc nie ma już tych Sharinganów, więc Byakugan się wydaje być większą potęgą na ten moment, skoro Sharinganów już nie ma. Ja w taki sposób to interpretowałam, nie? Może tak. Bo wiem, że jakby, dobra, nie że wiem, ale gdzieś mi coś tam w którejś części, tylniej części mózgu coś świta, że być może rzeczywiście było coś na temat tego, że Byakugan jest lepszy niż Sharingan, ale właśnie wydaje mi się, że było to na zasadzie, że Sharingana już nie ma, więc teraz to Byakugan jest tą największą potęgą, jeżeli chodzi o Jujutsu. To znaczy, patrząc na pierwszą serię, to widzieliśmy jednego MS-a, którego miał Itachi. I to nawet nie pamiętam, Ale czy był wtedy... widoczny i wiadomo, znaczy na pewno nie było wiadomo, że MS to w ogóle jest taka Tak, potęga, o tak, no to nie ale było wiadomo. było wiadomo, że zrobił Tsukuyomi na Kakashi, na Sasuke, to było. Ale on chyba w ogóle wtedy nawet, wiesz, wizualnie tego Mangekio nie było Tak, wtedy. właśnie coś mi się zdaje, że mogłoby nie być, ale taką technikę po prostu użył. Tak. Więc nawet jeśli, to jakby Byakugan z tym wszystkimi benefitami, które były pokazane w pierwszej serii, no to on bije na łeb Sharingana do trzech Tomoe, nie? Ale to tak już nie patrząc na anime, ale no to jestem w stanie uwierzyć. Tylko nie pamiętam, czy zostały rzucone słowa, że Byakugan jest lepszy od Sharingana, tak po prostu w anime, nie? W sumie to nie ma znaczenia, ale patrząc z perspektywy widza, to rzeczywiście mogło tak być, że uważało się, że Byakugan jest lepszy. Też trochę więcej, mam wrażenie, go dostawaliśmy na początku. Pamiętam, że tam Sasuke przebudził 2 czy 3 Tomoe, już nie pamiętam, w walce z Naruto. 2 czy 3 Tomoe? Prawdopodobnie 3 W w tej której ostatniej, walce? Dolinie Aha, Końca. ojejku. No Już to chyba trzy. tak. Prawdopodobnie, już nie pamiętam, bo ale to 3 to taki limit przed MS-em, nie? Więc prawdopodobnie wszystkie 3 przebudził. No i wtedy może tam coś było lepszego, ale no, w pierwszej serii to jeszcze było tak zbalansowane, że każda Kakegenkai to jest super zajebista rzecz, ale jakby nic nie wychodzi jakoś bardzo poza nad inne Kakegenkai. Sprawa wygląda zupełnie inaczej w Shippudenie. Zupełnie. O, musiałem się napić. Więc tak, kontynuując. Przygotowanie zmienia się to tak, że MS-y nagle pęczkują, jest ich odciula. Później się okazuje, że było ich jeszcze więcej, gdzieś tam pod koniec, że ludzie latali z MS-ami. Chociaż nie pamiętam, czy to były fillery, chociaż chyba nie. To było przy wyjaśnieniu, jak Itachi wyjaśniał, czym jest Izanagi i Izanami, tam było dużo MS-ów. No i okazuje się, że MS bije na łeb wszystkie do jutsu, chyba razem wzięte. To jest trochę przesada moim zdaniem. Co ty myślisz? Co o takim zabiegu myślisz? Opowiadaj. No, ja jestem w ogóle strasznie niezadowolona z tego, że ten Sharingan został, no nie wiem, no kilka poziomów wyżej niż te wszystkie inne Kekkei Genkai, bo dlaczego akurat Sharingan? Bo Sasuke jest głównym Wiadomo bohaterem i to wszystko. dlaczego, to tak, ale no, słabe było, w sensie Naruto, w sensie Kishimoto, nie Naruto, W robi sensie ten cały czas Byakugan, tak. nie? Ten Byakugan miał możliwość stać się czymś naprawdę takim kozackim w tej Też. serii. I tu, kurde, jacyś ludzie z innego świata tak bardzo chcą tego Byakugana w Tak. kinówce z Naruto, a tego Byakugana przez Shippudena praktycznie w ogóle nie widzimy, nie? No Bo i rzeczywiście w pierwszej serii ten Byakugan był, i Neji jakby się pojawił z tym Byakuganem od startu, i Hinata też tego Byakugana już wtedy miała, a Sasuke się powiedzmy dopiero tego Sharingana uczył, więc było wtedy rzeczywiście, że tego Byakugana gdzieś tam było więcej i wydawał się być no, lepszą bronią niż ten Sharingan u Sasuke, ale w drugiej serii to zostało całkowicie zapomniane, To mam znaczy, wrażenie. Byakugan nadal istniał, gdzieś tam się pojawiał, tylko że stracił na znaczeniu, bo
On cały czas był na poziomie z pierwszego Naruto, a Sharingan dostawał boosty cały czas. I to nie dość, że jeden użytkownik, to się okazuje, że jest MS. Później ludzie mają MS-a, każdy ma jakieś unikalne zdolności. O Jezu, on powoduje jakieś tam efekty uboczne. Co tam? Dawaj Eternala, Eternal i teraz zerujemy wszystkie efekty uboczne i O jesteś jeszcze Boże. mocniejszy. I to jest taki boost za boostem jednego do jutsu. A wszystkie pozostałe zostają na tym samym miejscu, co powoduje, że po prostu Sharingan no, bije na łeb wszystkie razem wzięte te dojutsu, nie tylko dojutsu, no czy no może Rinnegan jest jeszcze, nie? Bo on jest po prostu, ale on został wprowadzony jako jest Rinnegan, jest zajebisty, nie? To tutaj rzeczywiście, chociaż szczerze mówiąc większość MS-ów, te Susanoo i tak dalej, biją i tak na łeb Susanoo, mam wrażenie. Rinnegana. Rinnegana biją i tak na łeb. Także to jest trochę taki niby, o, Rinnegan wyższy poziom Sharingana, ale tego się nie odczuwa za bardzo. W sensie niektóre techniki rzeczywiście, ale tak ogólnie rzecz biorąc, to myślę, że większość wolałaby dobrego MS-a niż Rinnegana. Ja w ogóle. No, znaczy, to nie jest, że mam wrażenie, bo tak chyba po prostu jest, że wszystko, co u Sasuke i u Naruto, no to niestety dostawało tego boosta za boostem, przez co już No. się robiły kosmiczne walki zamiast Shinobi. Niestety. Tak, nie. A cała reszta, jako że nie była ani od Sasuke, ani od Naruto, no to zostawała zepchnięta gdzieś tam w kąt, nie? I nie dostawała żadnych tych boostów. No i wiesz, o co mi chodzi, że fajnie, jeżeli Kishimoto na przykład od początku planował, że będzie MS, że będzie Eternal, że będzie Rinnegan. No, na pewno. Przynajmniej Rinnegana planował, bo już go widzieliśmy w pierwszej serii, tylko że tam nawet źle pokolorowanego, bo jeszcze w mandze nie miał kolorów, a w anime zrobili złe kolory po prostu. No to planował tego Rinnegana, to spoko, tylko szkoda, że konsekwencją tego jest kompletne olanie wszystkiego, co pozostałe, nie? Już nie wiem, nie mówię o tym Byakuganie tylko, no bo miałaś to Shikotsumiaku, Kimimaro, właśnie tam jeszcze kto tam, Sakon Ukon to miał, ale oni zdechli, nie? To już ciul. No. Ale co z tego, jak ludzie, którzy posiadają Kekkei Genkai, no można powiedzieć pod jakimś tam względem są wybitni, ale to nie daje takiego boosta jak po prostu Sharingan, nie? I nagle się okazuje, że jedno to głupie oko, które możesz nawet sobie przeszczepić, i moc sobie wziąć jest no, znacznie lepsze niż geny, z którymi się urodziłeś i żyjesz przez cały czas, nie? Bo taki Sharingan bije cię po prostu na łeb, biorąc. Oj, odpalę se Susanoo i jakie dojutsu jest w stanie cokolwiek zrobić? Pamiętam, że Mei właśnie tą lawą na przykład stopiła trochę Susanoo i to było takie wow, ale to był to Susanoo mały szkielecik, No nie? tak. Szkielecik. No tak. Więc. No, my gadaliśmy też z Nakonem o tych boostach w anime i ja przygotowałem sobie już jeden odcinek na grudzień, gdzie będzie strasznie długi. Niestety przez chorobę nie byłem w stanie więcej nic ruszyć. Ale tam też widziałem, jak na dość małej przestrzeni czasu było widać, że Naruto miał bodajże 3 boosty mocy, nie? Tylko po to, żeby tam nadrobić siłę do innej osoby. I te inne osoby też dostawały boosty. I to naprawdę okazuje się, że tam było w ogóle, nie wiem, 7 boostów na przestrzeni jednego, można powiedzieć, większego arku. No dobra, no mówię o wojnie, po prostu, nie? Tam Naruto miał chyba 3 boosty. Przecież Jiraiya mówię. Obito i Madara też mieli boosty, nie? Gdzieś tam te Eternale, jakieś tam Rinnegany, wszyscy mieli boosty. Później od Hagoromo jeszcze dostali. I cały czas to są boosty, nie? Przez całą wojnę, co chwilę. I to najgorsze jest to, że to nie jest taki boost, nie wiem. No dobra, jestem trochę silniejszy. To jest zawsze tak jest w tych animcach, że to jest boost razy 10, nie? To mi ryje banie po prostu. Jest sobie moc, no to teraz je mnożymy razy 10. Pojebane to jest. No jest, a wracając, No. gdzieś tam w międzyczasie wspomniałeś o tym, że Sharingana można sobie przeszczepić. Co w ogóle sądzisz o tym, że dojutsu można sobie przeszczepić, pomimo że niby jest wymagane te geny wszystkie, żeby je aktywować,
A potem możesz sobie samo oko przeszczepić i już nie są potrzebne te geny, żeby to działało. Znaczy wiadomo, tam więcej czakry potrzeba, Tak, ale oprócz tego więcej, nic. to niby gorzej działa, chociaż to jest też takie, nie musi gorzej działać, bo to zależy No. od sytuacji. Może na początku źle, gorzej działa, ale później Kakashi sobie używa Kamui jak chce, bez większego problemu, jak wszyscy później używając sobie tego, co przedtem było niemożliwe do używania częściej, po prostu w sekundę. Także niestety tak działa Naruto. No, to jest taki, no, to słaby zabieg, w sensie. Spoko, jeżeli to można by było wykorzystać, nie wiem, raz jakoś taki, wiesz, jak na przykład Obito dla Kakashiego w ramach ostateczności tak się wydarzyło, a był jednym na 10 jak Wiedźmin, który przeżył takie transplantacje oka, No, a nie po no. prostu idzie Danzo, wyrywa Dobry to oko. koszulkę. A no, i mnie, że ma całą rękę do Sharinganów, to jeszcze idzie do Boże. Shisuiego, po prostu wyrywa mu oczko i on wkłada je, i to jest koniec operacji. To jest świetny plan, i to jest takie. Ja wiem, że to jest furtka dla twórcy, że zawsze można sobie wytłumaczyć to, No nie? tak. Że później, ej, to on ma to tego Sharingana, bo to można tak działać. Czy tam kompletnie inne dojutsu, jak z Byakuganem na Ao na przykład, czy w sumie Rinnegana miał Nagato. No. Fajnie, jakby to było na zasadzie, to może zadziałać, ale nie musi, a nie dosłownie Danzo ma całą rankę Sharinganów, bo sobie je wziął, nie? Które, jeżeli by był w późniejszym etapie anime, a nie w tym, to te Sharingany mogłyby robić taką robotę, że on byłby po prostu niezniszczalny, nie? Jeśli to w ogóle by jeszcze były MS-y, to w ogóle Danzo by, nie wiem, był niezniszczalny, jakby miał te wszystkie MS-y zamiast Sharinganów, nie? No, albo to ogólnie chyba było tak, że tylko te dojutsu dało się tak przeszczepić Nie, z no niczego, nie? przecież. Ale w sensie tak mówię, że tak jak właśnie ty wspomniałeś, że Danzo A. sobie wyrywa oko i wsadza. A Tak. tak to jak na przykład Kabuto tam pozyskiwał te Kekkei Genkai, to A, już no. gdzieś to tam dłużej trwało, nie? I jednak to już było jakoś tam laboratoryjnie czy coś. Tak. Ale mnie to na przykład nie przekonuje, że nawet wiesz, chociażby głupia grupa krwi ci się nie musi zgadzać, żeby to ci się Tak. przyjęło, nie? No kurde, no mógłby przecież umrzeć tak naprawdę, nie? Chyba No. jeżeli byś przyjął nie tą grupę krwi, co masz. Także no to jest takie. No to niestety jest taki ten. Ale to w sumie wszyscy się z tego śmieją, że to Sharingany to jest, wiesz, takie. Dosłownie ludzie mówią, że to są jak żarówki. Po prostu wkręcasz i Tak. jest gotowe, nie? Nic więcej nie trzeba. Świetny plan na rozbudowę jakiejś postaci. No to w przypadku Kakashiego mówię, to jeszcze było spoko, bo to było, wiesz, taka ostateczność, on stracił oko i dostał od gościa, który miał właśnie umrzeć w teorii, to. No to było takie, okej. Okay. I to też jeszcze Rin mu przeszczepiła, i to wiesz, jakimiś tam, że tak powiem, domowymi narzędźmi, które miała No. przy sobie, to jakoś jej się udało. A nie po prostu wyciągasz, wkładasz, koniec. Bez To kitu. jest takie, to jest strasznie lipne. Pamiętam, że też na wojnie trochę tych Kekkei Genkai wprowadzili. Tam było jakiś Shakuton bodajże to było, że typiarka miała Jezus, jakieś po takie. nazwach. Ale ona miała takie kulki, jakby ogniste, trochę jak. W sumie nie wiem co. W Trochę sensie, Bakura? jak. W sensie Tak, chyba? Bakura. Ona miała No. chyba Shakuton to się nazywało, chociaż mogę się mylić. No to było jakieś takie spoko, że tam chyba wysysało z ciebie życie, jak się trafiło. Był Bakuton, czyli ten gościu, który też chyba był w tym samym jeszcze arku, gdzie on wysadzał przy dotknięciu kogoś. To No, a też to było był. kozackie w ogóle. To W sensie, mnie się to zajebiste podobało. było. No, w sensie to było fajnie wykonane i jak. W sumie on mógł sam siebie zabić, tylko że był Edo Tensei, to jakby się odnawiał. No. To spoko pomysły, ale to znowu jest na jeden ark i nigdy więcej No tego nie tak, ale to zobaczymy w ogóle na prawdopodobnie. tej wojnie to wszystko było na jeden ark. No, to tak, to wojna była typu, o, patrzcie, super unikalni ninja, których nigdy więcej nie zobaczycie. Tak. Dzięki, naprawdę spoko. W sensie, okej, okay, bo niektóre rzeczy fajnie, że nie są powtarzane, nie? Bo ja na przykład bardzo nie chciałem, w sensie nie oglądam Boruto, ale wiem, że w końcu pojawił się. O Jezu, dobra, nie chcę spoilerować. O, to może inaczej to ujmę. Fajnie, jak niektóre rzeczy się nie powtarzają i zostają takie, jakie są.
i po prostu pamiętasz je jako dobre rzeczy, nie? I oni do tego nie wracają z tego powodu, żeby tego nie zepsuć, a nie, że jest coś takiego jak właśnie Edo Tensei samo, czyli po prostu miałeś jakąś tam fajną, ulubioną postać, ale wezmą ją Edo Tensei i już masz takie, o super, to teraz każda postać, która umarła, może zostać wskrzeszona, czyli każda śmierć może po prostu nic nie znaczyć już w tym Naruto, tak jak w Dragon Ballu, gdzie smocze kule Elo wskrzeszamy każdego. Ja strasznie nie lubię czegoś takiego. No i może z tego powodu też Kekkei Genkai jest tak przedstawione, no tylko szkoda, że to jest takie... Kekkei Genkai jest mnóstwo, ale znowu jest Sharingan, jest Rinnegan, który jest w teorii trochę potężniejszy, ale reszta to się nie umywa w ogóle i to jest takie... No, słaby balans, tak można powiedzieć w sumie o Naruto, taki synonim, słaby balans. No, no tak, ale moim zdaniem to jest właśnie jedna z tych rzeczy, która w Naruto była fajnie zaczęta, bo tak jak przy walce z Haku, to się wydawało, że wow, jaka zajebista sprawa, to Kekkei Tak. Genkai w ogóle, nie? I potem to tak stopniowo, stopniowo w dół coraz bardziej cały czas No. i traciło na wartości, jak wiele rzeczy w Naruto. Tak. No. No, pod tym względem znowu, Naruto pierwsze wiele rzeczy robiło lepiej niż Shippuden, bo Shippuden to klepa, wieczna klepa w Shippudenie jest, co może się podobać, ale niekoniecznie musi, wszędzie. No i tutaj też to Kekkei Genkai, że no, Sharingan był na jakimś tam poziomie, ale spoko może się pojawić taki Haku, który ma jeszcze silniejszy Kekkei Genkai. I spoko, możesz to jakoś ominąć, czy być lepszym od tego, no ale potrzebujesz czasu, a nie takie elo, masz boosta, przebudzasz to, masz kolejny poziom, kolejny poziom. I okazuje się, że chyba Sharingan jest jedynym taki Kekkei Genkai, który ma levele jakiekolwiek. Bo co, masz Byakugana, to po prostu masz Byakugana, masz Rinnegana, to po prostu masz Rinnegana. W sensie, domyślam się, że coś tam w tym w Boruto miało być, że... lepszy Byakugan, albo lepszy chyba też Rinnegan istnieje, więc spoko, ale to dopiero Boruto rozbudowało, a przez pierwsze Naruto i Shippudena masz tylko ewolucję Sharingana, gdzie te pierwsze trzy, no to umówmy się, były takie znaczy w tym momencie, może w pierwszym Naruto to miało znaczenie, to jeden to Moe, drugi, trzeci, to tak, ale później to jest takie ale MS i już wszystko co wyżej to jest po prostu sieka jakaś potężna, nie? Ale tak szczerze, nawet sobie teraz próbuję przypomnieć jakieś takie Kekkei Genkai z drugiej serii, które gdzieś tam zrobiły na mnie większe wow i były na więcej niż dwa odcinki. I szczerze, przychodzi mi do głowy tylko Kekkei Genkai Guren, która była w fillerach. Tak, Guren miała fajny, no i było na w sumie cały ark. Ten ark chyba nawet trochę trwał. To tak, Guren miała... Guren jest jedną... chyba jedyną filerową, dobrą, naprawdę dobrą postacią, więc tak. Pamiętam też, że... Znaczy, ludzie się strasznie tym jarali, to się chyba nazywa Ketsuryugan, czyli to był po prostu Sharinga trochę, można powiedzieć. Oni też tam rzucali genjutsu bodajże. To był takie czerwone oko z paskiem, trochę jak tryb mędrca. I oni tam władali krwią bodajże, manipulowali jakąś krwią ludzką. Ale to było z tej powieści o Sasuke, tak? Być to może, bo to było gdzieś tam pod koniec no, Shippudena. No to było właśnie o tych ludzkich bombach, to tak, było, tak? Tak, ten ark, tak, no. Tak. A to jak nie kojarzysz, że to nowelka, to chciałam się w sumie zapytać, czy czytałeś nowelkę o Sasuke, ale to pewnie nie czytałeś. Ja żadnej nowelki nie czytałem. No. To kiedyś miałem kupić i czytać, ale jakoś tak Bo ja do tej pory przeczytałam o Itachim, o Akatsuki, o Sakurze, o Sasuke jeszcze nie miałam okazji, a właśnie jestem ciekawa, czy to Kekkei Genkai... Kurwa... Ej, ja wiem, i ciężko czasami, jak się zasnie, ja bym się woda skończyła, A jestem ciekawa, czy to Kekkei Genkai jest tam przedstawione tak samo, jak właśnie w anime. Możliwe, w sensie to... Bo na przykład jak jest ta historia o Itachi przedstawiona w anime, a w powieści, no to jest tam trochę różnic, nie?
No to jest takie. Chociażby w tym, jak wymordował klan, chociażby, nie? No to tam są na przykład różnice, a ciekawi mnie, czy właśnie w tej nowelce o Sasuke też są jakieś różnice w porównaniu do tego, jak to potem zekranizowali. Wiesz, to wszystko zależy akurat, ale ja taką mam śmieszną sytuację, bo teraz w sumie jak podcast o 2137, kurde, zauważyłem. Więc jak teraz dostajecie podcast, to już ten odcinek był, ale robię sobie ten odcinek o Minato, takie omówienie postaci. I dosłownie szukałem bodajże testu z dzwoneczkami. On jest w trzech różnych odcinkach. W każdym troszeczkę inaczej pokazany. I to jest na przykład 200, tam 40 odcinek, 360 i 417. Tak rzucam liczbami, ale co 100 No. kilka odcinków. I on troszeczkę zawsze inaczej wygląda. Troszeczkę to się różni, a to jest to samo anime. I są, nie pamiętam, czy są wszystkie filery, czy też po prostu urywki. To po prostu tysiąc różnych opcji możesz znaleźć, jak Kakashi zabija Rin, bo już widziałem bodajże dzisiaj tylko trzy różne sceny, jak on ją zabija, więc nie dziwię się, że nowelka też może mieć jakoś inne rzeczy w anime, tylko trochę się zastanawiam, po co robić takie rzeczy, w sensie po co zmieniać fabułę, która już została napisana gdzieś tam w tej nowelce, bo rozumiem, że to jest na podstawie, nie? Ale po co to robić? W sumie nie wiem. Ja też nie wiem. Znaczy, no, jak są tam jakieś dorzucane filery, które są, nie mają jakby znaczenia z fabułą, no to gdzieś tam też rozumiem, że muszą zapchać czas, goniąc mangę, jak tam nadgonią za bardzo, ale jak już jest coś oparte na czymś, to dlaczego nie bazować na tym No całkowicie, nie no wiem, nie? w sensie rozumiem, jakby coś dodali od siebie, nie? I na przykład może to nie by zmieniało całego sensu, powiedzmy, tej nowelki, tylko po prostu coś dodawało nowego, to spoko, nie? Ale po co Znaczy, tam zmieniać. wiadomo, że jak są sytuacje, że w mandze ci trzy obrazki trwa jakaś walka, no to wiadomo, że można ją przedłużyć, No tak. animując ją, nie? Ale jakieś tam zmienianie historii, no to już tak mech No, mocno. to jest sytuacja, którą akurat znam w sumie tylko z Wiedźmina, ale och, to mnie tak bolało, że spoko było, jak po prostu robili nowe rzeczy, których nie było, i jakoś własna historia, która mogła być spójna, albo przynajmniej dla fana, ale nie takiego, gdzie siedzi ostro w temacie, pasuje, nie? Ale po prostu zmienianie historii, która już jest napisana, dla mnie jest po prostu bez sensu. Nieważne gdzie. Nie wiem, po co to jest robione i po prostu to może zadziałać tylko źle dla tych, którzy znają pierwowzór. Takie jest moje zdanie. Dobra. Mówiliśmy o Gekkei Genkai. Znaczy, ja już chyba trochę mam wrażenie, że wyczerpaliśmy temat, bo Też mi się tak wydaje. Bo to też nie jest jakiś super zagmatwany temat, ani rozwiązły w serii, bo właśnie, kurde, Sharingan jest tak. do przegadania na dłużej, a tak to pozostałe Kekkei Genkai? No nie. No właśnie, ale to też mam wrażenie ładnie pokazuje, jak to Kekkei Genkai wygląda w oczach widzów, przynajmniej dwóch widzów, nie? Więc Kekkei Genkai bardzo spoko sprawa, tylko szkoda, że została poprowadzona, jak została poprowadzona. Niestety tak można powiedzieć o bardzo dużej części Naruto, bo no, balans nie istnieje, tylko dwie ścieżki zostały popchnięte, ścieżka Naruto, ścieżka Sasuke, a reszta jest takie, okej, macie jakieś przeszkody po drodze, ale już więcej nigdy ich nie spotkacie. W sumie to no teraz, tak mówię, chyba w Boruto coś nam rozwijają tego Byakugana. Dobrze, ale no źle, że nie stało się to wcześniej, czyli właśnie w Shippudenie. No też właśnie Rinnegan, chyba, moi. No, no, mów, no, mów, mów. no, Ja bo pamiętam. zgubisz wątek. Ja pamiętam. Właśnie, kurde, no nie oglądasz Boruto, a ja Boruto oglądam tak czasami. I wydaje mi się, ale nie jestem pewna, że w Boruto właśnie ten Byakugan jest coś tam podciągnięty teraz mocniej, znaczy może będzie, że zapowiada się na to, ale żadnego chyba innego Kekkei Genkai nie było. W sensie, no, Sarada ma Sharingana, ale tak to totalnie nikt nic, tak mi się wydaje. Przynajmniej nie jestem w stanie tego skojarzyć, żeby ktokolwiek cokolwiek więcej, nie? Także jakby wszystkie inne Kekkei Genkai w moim odczuciu jakby zaginęły i został Byakugan i Sharingan. Nie wiem. No widzisz. W sensie, jak jeszcze rozumiem nierozwijanie innych Kekkei Genkai,
bo no, były epizodyczne, no to tak Byakugan aż się o to prosił, nie? Skoro rozwijać Sharingana, to weźcie rozwincie też Byakugana, po prostu. Jak Byakugan się pojawił jako, no, można powiedzieć, na równi z Sharinganem, tak? Powiedzmy, Sharingan trochę wcześniej się pojawił, a później Byakugan. No ale to są tam, wiecie, 10-20 odcinków różnicy. To jest tak naprawdę nic, bo to jest z samego początku. Więc ten Byakugan, no mogli go jakkolwiek rozwinąć, a on jest cały czas taki sam. No, mówię tu cały czas Naruto, Naruto Shippuden, nie tykam Boruto, nie? To Więc. może przez to, że ten Byakugan jest cały czas taki sam, to najpierw chcieli Hinatę porywać, żeby jej tego, żeby mieć moc Byakugana, a potem już mieli wyrąbane na to Shippudenie, nie? Tak, a w sumie to. Bo boostu nie było, to stwierdzili, a to już nieważne. Pierwszy Naruto chcieli bardzo Byakugana, więc chcieli ten porwać. Tam nie pamiętam, czy Hayashi czy Hizashi się w sumie podłożył i zrobił im pranka, bo taki Byakugan OP, a Sharingana nagle nikt nie chciał. Co tam? Elo? Po co komu? Chociaż patrząc fabularnie, w sensie czasowo, no to przecież już było wiadomo od dawna, że Sharingan jest OP. Przecież po to ich wybili, nie? Więc fajnie, że dopiero później ustalili motywy, dlaczego klan został wybity. Super. No ale w każdym razie, no, porwali też Hinatę do Byakugana, tylko to nie jest nic bardzo kozackiego, mam wrażenie. Właśnie, nie wiem, jeden Sharingan robi większą robotę niż dwa Byakugany. I tyle. Więc niestety, nie wiem, chyba skończymy temat Kekkei Genkai, bo mam wrażenie, że będziemy teraz przedłużać niepotrzebnie, bo naprawdę nie Tak. za bardzo jest o czym mówić. I No mam. bo tak naprawdę wymienianie wszystkich po kolei, które nie były ani istotne w fabule, tylko pojawiły się, żeby się pojawić i zniknąć, no to też jest bez sensu takie coś, nie? No, mówiłaś, że zgubię wątek i zgubiłem, ale już sobie przypomniałem, prawda? Bo O, jeszcze coś miałem powiedzieć. oryginalnego nie miało Tak, być. bo mówiłem o tym, że Byakugan fajnie, żeby był rozwijany. Rinnegan nie musiał być, w sensie on się pojawił gdzie? Przy Painie, czyli setny odcinek gdzieś około Naruto Shippuden, w sensie tak, że naprawdę pokazano jego moc, Miał tam a 140 jakoś była walka z no, coś koło Painem, tego, to tak 100 plus powiedzmy, nie? nie? Ale No. później jakby po Nagato nikt Rinnegana nie miał aż chyba do Madary, więc to też było na początku takie epizodyczne Dojutsu i nie trzeba było go w żaden sposób ulepszać. Później dostał go Madara, a Madara to koks totalny i on nie potrzebuje jeszcze większej mocy, więc to jakby Rinnegan miał swój cel, nie? Żeby po prostu uruchomić to nieskończony Tsukuyomi. I to jest spoko, jakby to dawało, to coś te oczy dawały oprócz samej mocy, bardzo spoko. No a Sharinga dawał ci po prostu moc, jakieś tam umiejętności. Byakugan to samo, ale Byakugan zawsze został na tym samym poziomie. No i to jest słabe. Jakby nie wymagam, w sensie to już za późno, ale nie oczekiwałem, że właśnie rozwiną wszystkie te Shikotsu Miaku, te Shakutony, Bakutony, tym bardziej, bo one były takie naprawdę epizodyczne i już więcej nie musiały się nigdy pojawić. Ale Byakugan? No był od początku. I po co? I po co go ulepszać? Oplujmy. Kolejną rzecz. To jest bardzo słabe. Powiedzieliśmy to pewnie już 50 razy, że Tak. Byakugan został opluty. Tak. Teraz w sumie miałem pytania do nas, ale nie, no trudno. Mam jedno takie pytanie, bo czasami w tych podcastach dawaliśmy pytania, że 43 minuty, 44, to możemy polecieć z pytaniem. No To dobrze. może też odpowiesz. W sumie nie masz takiego małego kanału, chociaż trochę martwy, bo Animedia teraz jest prowadzona. Ale ten było pytanie gdzieś tam prawdopodobnie na live'ie. Czy robicie YouTube'a dla pieniędzy, czy z pasji? Takie pytanie typowo Ostatnio z co pewną chwilę. osobą miałam długą dyskusję na ten temat. Z kim miałeś dyskusję? Bo tak. Z pewną osobą. O! Okej. No dobra. Ale w sensie, czy ty robisz dyskusję, czy ty robisz YouTube'a dla pieniędzy?
No to 13 zł miesięcznie za Animedii to zaspokaja moje potrzeby finansowe zdecydowanie, nie? No, idzie ksoka, wiecie, kontrakcik tam zapisany, 13 zł, nic więcej nie potrzebuję, tak? Znaczy, no to właśnie, to jest problem, bo dla ciebie to jest takie bez sensu trochę pytanie, bo ja nie znam twojej trochę historii przed Animedią, w sumie poznałem cię przez to, że Nekon mi napisał, ale czy ty kiedykolwiek coś tam nagrywałaś regularnie? Bo wiem, że masz ponad 10 koła subów, tylko skąd one się wzięły, bo tam masz kilka filmików tylko. Bo ja ponad 50 filmów usunęłam, ja usunęłam 500 000 wyświetleń z kanału. No nie, ja wiesz co, ja od 2000, ja założyłam kanał w 2013 i wtedy to były jakieś tam pierdołki od czasu do czasu wrzucane o mangach. W 2014 przestałam, to było kilka miesięcy jakby, przestałam w 2014, w 2016 no, wróciłam na YouTube'a i od 2016 do 2018 ja robiłam tego YouTube'a mocno tak, nie? Tak systematycznie i w ogóle i właśnie wtedy miałam takie największe boosty na kanale. Mhm. A potem od 2019 zaczęło to spadać. Czyli co? Ta pieniądze wtedy były robione, czy spas? No wtedy to przez większy okres czasu byłam niepełnoletnia i się bałam podawać swoje dane w internecie, więc i tak nic nie zarabiałam z tego kanału. Ja włączyłam zarabianie dopiero w 2018, jak już zaczęłam trochę odpuszczać z YouTube'em, także... O, ciekawe, czy YouTube nie boostuje bardziej kanałów, które zarabiają. W sensie jest powiedziane, że... No, niektórzy YouTuberzy mówili i też pokazywali screeny, że na przykład jak film zostanie zdemonetyzowany, to nagle liczba wyświetleń spada, nie? W sensie ten przyrost jest zerowy prawie. No, ale demonetyzację masz z jakiegoś powodu, nie? To bardziej myślę, że chodzi o powód, przez co ta demonetyzacja jest, niż samo to, że film nie zarabia, nie? No, znaczy, no jeszcze przedtem, jeszcze niedawno w sumie, kilka może miesięcy, temu było tak, że po prostu jak nie miałeś zarabiania, to nie miałeś zarabiania i tyle, a teraz jest coś takiego, że YouTube nawet jak masz nie masz zarabiania włączonego na kanale, to YouTube i tak wyświetla reklamy, tylko że no, full hajsu on bierze, czy nie, po prostu sobie wyświetla reklamę przed twoimi filmami, ale ty z tego nic kompletnie nie masz, a on ma wszystko YouTube, nie? Także jakby takie robią sobie zabezpieczenie, że ty nie masz włączonego zarabiania, wrzucasz filmik, a reklamy i tak się pojawiają, tylko że 100% idzie do YouTube'a. Także no super, super deal. A, i żeby one nie działały, żeby się nie wyświetlały w ogóle, to musisz mieć włączone zarabianie i ręcznie wyłączyć w tym filmiku zarabianie, żeby reklam nie było. No, także, no. Także to jest super. A wracając do pytania, ja myślę, że no, dla pieniędzy, no to ty pracujesz na YouTubie, nie? Więc to możesz się jakoś bardziej wypowiedzieć na ten temat chyba, czy YouTube to jest dla ciebie bardziej praca, czy bardziej hobby na ten moment, nie? Bo dla mnie to jest 100% hobby, ja po prostu lubię filmy robić, w sensie, no ja, wiesz, studiuję na szkole filmowej, nie? Montaż, więc ja po prostu z zajawki to robię i gdzieś tam kiedyś chcę to przekształcać, w sensie niekoniecznie YouTube, tylko po prostu robienie filmów, chcę jakoś przekształcać w zawód, ale na ten moment to jest dla mnie czysto hobbystyczne, to bardziej ty się możesz wypowiedzieć. Spoko, bo w sumie możesz budować już coś, nie? Pod przyszłe jakby, kiedyś zupełnie zajebiste umiejętności, a teraz póki co budujemy społeczność takimi umiejętnościami, jakie mam teraz, ale jak rozpierdolę tam za kilka lat, YouTube będzie mój. A to spoko, zawsze można coś tam sobie właśnie budować, nie? A dla mnie, bo to jest taki temat ciężki, jakaś ta pasja, że twórcą czy influencerem, zawsze to mnie ściska w środku, jak ja wypowiadam te słowa. Nie lubię tak się określać, nie? Bo to jest takie, jakbym wywyższał się, czy coś, mam wrażenie, nie? Ja po prostu robię filmiki w internecie i wiecie, to jest tak pół na pół, czy robię to dla pieniędzy, czy no właśnie z pasji, to jest ja po prostu robię filmiki, bo lubię robić filmiki, ale też robię to dla pieniędzy, bo z tego żyję, tylko że ja się w ogóle nie staram. Zazwyczaj, to zaznaczam, że czasami się zdarzały filmiki typowo, zaróbmy trochę pieniędzy, nie? Ale
I tak czasami wychodziło tak, że ja mówię, a zróbmy trochę pieniędzy, zróbmy taki filmik, i on w ogóle jest tak średnio oglądany, ale cóż, praktycznie, no nie wiem, ile razy mogą takie filmiki wychodzić na rok. Dwa, trzy, a reszta to jest po prostu, mówię, ej, mam ochotę zrobić taki film i go robię. I to mi się bardzo podoba w YouTubie, że w sensie, oczywiście, ja muszę nagrywać o Naruto na swoim kanale, okej? Okay? To jest wszystko wiadome, ale jakby jest i tak kilka ścieżek, którymi mogę iść. Mogę robić sobie, o, dzisiaj mam ochotę na topkę, robię topkę. Dzisiaj mam omówienie postaci, robię omówienie postaci. Później robię coś tam, nie? Jakby podcast też powstał dlatego, że mówię, abym sobie pogadał przez większość czasu, nie? A nie tylko o, muszę to rozbudować odcinek, bo jakbym chciał zrobić odcinek o Kakegenkai i rozbudować wszystko, to w sumie taki zrobiłem, to on trwa i montaż, to wszystko, ten proces jest długi, nie? A ja tak średnio lubię ten montaż. Chociaż, szczerze mówiąc, odkąd Tusiek mi nie montuje, i sam muszę to robić, to nie czuję takiego, że a, ale to muszę to zrobić, to jest straszne. W sensie czasami tak jest, ale czasami mam nawet taką radochę. Mówię, kurde, bo to jest takie bardziej moje, nie? Niż to, co Tusiek mi zrobił. Znaczy, oczywiście Tusiek robił zajebistą robotę i nie jestem w stanie nawet go dogonić, w sensie stanie może bym był, jakbym się postarał bardzo, ale jakby jakościowo wszystkie te przejścia, pierdoły, jakieś tam rzeczy wyskakujące, to ja tutaj nie mam żadnego podejścia do niego, ale no, te wszystkie wstawki i tak dalej, cokolwiek tam wrzucę, to jest typowo moje, to jest na pewno lepsze, czego nie może on tego zrobić za mnie, tak? No bo nie zawsze jest w stanie dosłownie przekazać to samo, co ja chcę. Więc to mi akurat No, pasuje. wszystkie wady swoich filmów możesz winić tylko siebie, nie? Tak, ale w sumie to tak. Wiesz, jakie ja mam A podejście. to ja, Ja to montaż jest to powinę. się czepia, ale siebie to nie. Tak, a to prawda. To prawda akurat. Ja miałem nawet kiedyś takie przemyślenia, czy na przykład jak Wodek mi montował, czy ja go dużo bardziej nie cisnę niż innych osób, nie? Bo ja wymagałem No. od niego dlatego, że jest moim kuzynem, po prostu. Miałem wrażenie, że wymagam od niego znacznie więcej niż od innych, ale on po prostu robił słabą robotę, tak? Bądźmy szczerzy. Ale to prawda, też miałem kilka takich rozkmin, czy ja się nie czepiam o rzeczy, których sam bym nie zrobił. Ale to ciężko mi ocenić, bo nie wiem, nie? W sensie. Znaczy, to nie, może nie kwestia tego, że sam byś nie zrobił, bo po to masz montażystę, żeby robił rzeczy, których ty nie potrafisz, no nie, ale bardziej na zasadzie, że do kogoś jak. No, nie wiem, kurde, no po prostu jak sam robisz, to mówisz, że trochę się nie karcisz za to, że coś zrobisz źle, a innym potem A, takie aha, o to najmniejsze ci chodzi. błędy, Znaczy, no o to mi chodzi. wiesz co? Ja nie cisnąłem praktycznie nikogo za to, że o, tutaj jest jakieś słabe przejście, czy nigdy chyba o przejściu nie powiedziałem. Chodziło mi o to, że to co jest. A Co? potem dostaję filmik do poprawy i to przejście byś zmieniła. A wtedy tamten, no ale tamten był w ogóle tragiczny. To jest akurat ewenement, ale chodzi mi o to, że na przykład Tusiek Pozdro, też na. Flowek. Też na początku dostawał strasznie długie listy, nie? Bo trzeba było się przyzwyczaić do tego, że ja chcę na ekranie to, o czym mówię, nie? I to jest w sumie taki, można powiedzieć, trochę jedyny zarzut zazwyczaj to był, że po prostu w tej sekundzie ma być to, w tej sekundzie ma być to, w tej sekundzie ma być to, ta scena, nie? A nie, że No. przejście, czy coś tam, czy sposób, w jaki to pokazałeś. Chodzi o konkretnie daną scenę, bo ona jest ważna do tego, co mówię, a nie, że mówię, no siema, teraz Minato robi Rasengana, a tu jest Sasek z Chidori. To takie, wiesz, No, bo rozumiem. akurat scena się przeskoczyła. Także o takie rzeczy się bardziej prułem i nie wiem, czy sam jak montowałem, to ja po prostu to robiłem. Ale ja zazwyczaj do swoich filmików, jak sam montuję, to nie wprowadzam poprawek. W sensie, jak wyrenderuję, to zawsze oglądam i patrzę, czy, nie wiem, błąd się tam nie zrobił, czy czarny ekran na chwilę nie jest, czy coś. To takie rzeczy tak, ale nie, że jakąś teraz scenę zmienię, czy coś. Całość wywalę i wstawię inną, bo jakby domyślnie wstawiam to, o czym mówię. I mam wrażenie, że
Omijam ten problem, gdzie do montażystów mówiłem popraw to, 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 bo ja po prostu to robiłem i tyle. Ale nie wiem, no bo ciężko to ocenić z własnej perspektywy tylko. Czyli tobie wystarcza, jak mówisz o jakiejś postaci i ta postać jest na ekranie, tak? Tak. To dlaczego potem dostaję filmik do poprawy, bo ta fu tutaj to jest brzydka i byś wstawiła jakąś A, inną może, fu. może też, bo na przykład pamiętam kiedyś chyba Wodka, czy już nie pamiętam kogo, ktoś w ogóle wstawił screena z Boruto, który wyglądał gorzej niż jakikolwiek odcinek pierwszego Naruto. Po prostu jakość była tam 144p. I o to też chodzi, nie? W sensie, No, rozumiem. to jest czasami też problem, ale nie, że... No, ja wiem, że na przykład z pierwszego Naruto nie wyciągniesz jakości, wiesz, 4K, bo nie da się, po prostu jest słabe, ale jak masz z Boruto coś i to jest jakość gorsza niż z Naruto pierwszego, no to coś jest tutaj nie halo, nie? No i to jest taki mały problem. Ale tak to mówię, no głównie się doczepiałem właśnie sceny, że to ma być tu, to ma być tu, to ma być tu. I tyle. Dobra, bo od pytania też już totalnie odbiegliśmy. Tak. Dobra. I kontynuując o tych pieniądzach, pasji i tak dalej, no to ja zawsze się staram robić po prostu co mi się chce. I za to czasami jestem hejtowany, co jest zabawne z mojej perspektywy, że nie wiem, ostatnio wrzuciłem Blondas News, co było totalnie cringe'owym filmikiem. Okej, zgadzam się, ale on miał taki być i był zjechany, gdzie taki inny filmik? Ja mówię, ej, to jest mój kanał, jak będę chciał, to teraz zrobię daily jedzenie kanapek i tyle, i koniec, nie? W sensie, ja mam takie Kiedy druga podejście. część robienia pancake'ów? O kurde! Nie, no była seria, który z tym gotowaniem, Kuchcik Sensei, ludzie czekają, ale niestety psuje zasięgi, a ja też nie siedzę dużo w kuchni ostatnio, także niestety. Ale właśnie, no właśnie, masz Ostatnio tylko Kuchcika. mycie naczyń. Tak. Kuchcika masz, co tam jeszcze robiłem? A kiedyś robiłem testy jedzenia, tak dalej, i po prostu chciałem spróbować. Wiem, że to istniało na YouTubie tak od zawsze, ale mówię, ej, sam spróbuję, czy to da się odczuć jakiś inny smak, czy coś. Interesowało mnie, jak to będzie wyglądać, i po prostu robiłem. I takich rzeczy jest mnóstwo, ale też jest taki problem, że przez to się wiele rzeczy nie kończy, albo zaczyna i trochę się ruszy tu, trochę tu, trochę tu. Bo ja teraz tak, robię swój kanał, robimy animedię. Wpadłem na pewien pomysł, o którym pisaliśmy na Animedii ostatnio, to jest kolejna rzecz. Robię dwie gry i to jedną już od 1,5 roku, więc to jest takie, że wiesz, ja sobie robię co chcę i bardzo się cieszę, że mogę sobie na to pozwolić. To jest zajebista sprawa właśnie z tym YouTubem, że robisz sobie, powiedzmy, akurat w prymatach Naruto muszę, ale w miarę to co chcę, nie? To jest zajebista sprawa, że robisz sobie co chcesz. Ale właśnie ja zawsze jak chodzi o nowe rzeczy, które nawet wiem, że chciałbym jakoś zmonetyzować i na nich zarobić, bo wpadłem na jakiś pomysł, to zawsze się też staram, żeby na przykład, nie wiem, widz nie musiał mi płacić za to. O, w sensie, żeby mam pomysł na nową serię, ja ją po prostu zrobię. I albo się przyjmie, albo się nie przyjmie, widz ogląda i jakby nie musi nic z własnego portfela dawać, nie wiem, głupie sklepy, koszuleczki czy coś, to wiesz, to nie jest jakiś pomysł, którego nie mógłbym zrobić, mógłbym już dawno wprowadzić sklep, nawet powiem szczerze, dla was już tydzień temu, w zeszły weekend był u mnie brat i nawet ma znajomych, którzy mogliby mi robić takie kubeczki, te koszuleczki i tak dalej. I ja mógłbym prawdopodobnie otworzyć taki sklep za miesiąc. I wiesz co, jest taki problem, że ja się czuję tak dziwnie, jak miałbym to zrobić. Bo z jednej strony, wiesz, potrzebuję pieniędzy, bo jest sprawa taka, nie wiem, czy żyjesz w Polsce i nazywa się inflacja. I zapierdala jak Minato z Hiraishi no Jutsu po prostu. A jeszcze mam dziecko i po prostu kasy idzie jak nie wiem co tak bardzo szybko idzie jak pieniądze teraz. Ale ja się i tak biję z sobą, że to jest takie.
Ja mam nadal ten typ myślenia z 2012 roku. O, sprzedał się, bo reklamuje coś albo otwiera sklep, nie? I ja niby mógłbym odpalić taki sklep, ale bardzo się biję z sobą, żeby tego nie robić. Nie wiem. Bo mam wrażenie, że właśnie lepiej coś z własnej jakby pracy zarobić, że widz po prostu ogląda i albo się podoba, albo się nie podoba, niż teraz 50% moich zarobków będzie zależało od tego, czy ktoś kupi koszulki. Takie. No dobra, ale wiesz, jakby koszulki to też jest kwestia, nie możesz sobie wziąć tak po prostu Naruto i sobie narzucić, nie? Ja Bo wiem. to nielegalne, tylko też musiałbyś stworzyć wzory, więc to też jest twoja praca w jakimś tam stopniu, chyba że tam grafika wynajmujesz czy coś, no to już inna kwestia. Ale no jednak, nie wiem, marka odzieżowa, no to też jest twoja praca, nie? No, Zależy od podejścia no akurat. właśnie, i moje podejście jest o tyle też ten, w sensie, coś śmieszne, to tak jak z donatami kiedyś, ja po prostu odpaliłem swojego pierwszego live'a i bez żadnych donatów, po prostu odpaliłem live'a, nie, a ludzie, No. ej, wrzucaj, rób donaty, mówię, ale czemu, w sensie, czemu chcecie mi dawać pieniądze, bo ja No, wtedy miałem może, nie wiem, 200-300 subów, a oni rzeczywiście, wtedy mi dali, wiesz, chyba prawie 100, a dla mnie to było wow, więcej no. niż zarobiłem przez te 5 lat na YouTubie. Nie No. robiłem 5 lat, Niestety. ale wiecie o co chodzi. I ten. I to jest takie, że ludzie nawet chcieliby coś takiego, co mnie dziwi, nie? Ale No. ja też się boję trochę i sukcesu, i porażki. Bo z jednej strony, wiesz, ja mógłbym to odpalić i mógłbym być na chillku, ale bym miał takie. Jednak zawsze staram się mieć takie najniższe z możliwych oczekiwań, ale to by było najgorsze na świecie, jakbym odpalił ten sklep i na przykład przez miesiąc nikt by nic nie kupił. To ja bym się załamał Tak, psychicznie, rozumiem, nie? no. Ale z drugiej No. strony ja robię sobie filmiki takie jak chcę, czyli raz zrobię ciekawostki, raz topkę, raz taki temat, który mniej kogoś interesuje, ale z drugiej strony boję się sukcesów, bo mam takie myślenie, że wiesz, o, ja bym mógł teraz zrobić dwa, no może nie dwa razy tyle, tylko o ileś tam set złoty, czy nawet tysięcy więcej, jakbym nagrywał właśnie filmiki tylko i wyłącznie takie, które się klikają, bo ja wiem, jakie to są filmiki, okej? Okay? Wiem, że jak zrobię filmik o Madarze, o Itachim, o Sasuke, o Sharinganie, o tych wszystkich rzeczach, to one się bardziej klikną, ale wiesz, mam takie w głowie, że ja to wiem, ale co jeśli ja tak zrobię i one się nie klikną? To już jest wtedy, oh, to ja już wolę zostać przy swoim, robić sobie filmiki, jakie chcę, oczekiwać tych 20 koła w niedzielnym odcinku, co się zazwyczaj udaje. Ja nadal mam podejście sprzed 2 lat, gdzie wtedy już oczekiwałem, znaczy no prawie z 2 lat temu, gdzie oczekiwałem takich 20 koła na filmiku i nadal mam oczekiwania 20 koła i nie zawyżam ich po prostu, żeby czuć się tak bezpiecznym, żeby nie popadać w coś takiego, kurde, ten film się nie obejrzał, jak jestem smutny teraz, jak mi źle, nie? Bo No tak, by the way, ja jak jeszcze robiłam systematycznie kanał, to tak 2017-18 ja robiłam sporo streamów i też miałam na początku takie, po co mi te donaty, ale je tam włączyłam, bo też właśnie widzowie, że ej, a może donaty? I wiesz, że ja finalnie nie wypłaciłam nigdy pieniędzy z donatów, a trochę ich tam było. No. fajnie. O, by może jeszcze na jakiejś pewnej stronie, której tak by ci nie wypłaciło, to. Super, super. A mi wypłaciło tak z Dokładnie tak. 3 czy 4 razy mi wypłacili, ale za każdym razem musiałem do nich pisać o to i zawsze było dłużej niż oczekiwane. No ale fajnie, fajnie. Także super podejście. Także tak mi zależy na pieniądzach z YouTube'a właśnie. Nie, no ja się cieszę, że zarabiam no takie przyzwoite. Fajnie by było zarabiać więcej, bo jednak naprawdę potrzebne są te pieniądze, ale nie powiedziałbym, że robię to dla pieniędzy. Nie powiedziałbym też, że robię to z pasji jakiejś takiej, bo to właśnie dla mnie jest zbyt duże słowo. To po prostu jest hobby praca. W sensie robię sobie co chcę w klimatach Naruto, traktuję to jako pracę, bo to jest moja praca, z tego żyję jakby. Ale to nie jest coś takiego, że wiecie, ja teraz będę leciał na zysk, na wyświetlenia. Nigdy nie starałem się patrzeć na te statystyki. Znaczy, oczywiście zdarza się, że zajrzę i tak dalej, ale chyba na przykład rzeczy typu watch time, to ja nawet nie wiem, gdzie tego szukać. Może raz w życiu kliknąłem gdzieś tam watch time sprawdzić. Nigdy w życiu nie oglądam watch time'u. Nie staram się tego jakby statystycznie robić, bo miałem już kiedyś taki moment, że sprawdzałem to statystycznie i to strasznie rejebanie. Ja jak mam robić to na dłuższą metę, to ja wolę robić to na spokojnie, po swojemu i
po części mieć na to wywalone. W sensie to nie jest tak dokładnie wywalone, nie? Bo ja na przykład odpisuję na większość komentarzy, jak od razu wrzucam odcinek. Właśnie gdzieś tam trochę widzę tych statystyk, nawet jak ich nie chcę. Miałem tam chyba 2 czy 3 tygodnie takiego detoksu. Mówię, nie zaglądam w studio YouTube, nie? Ale mnie cały czas kurciło, co tam wyszło, co tam wyszło, muszę zobaczyć. I to jest takie. To są rzeczy, które brzmią może tak bardzo dziwnie dla osoby, która nie siedzi w YouTubie i żalisz się, że o, mój filmik ma trochę mniej tysięcy wyświetleń, czy cokolwiek, nie? Ale no to trzeba by chyba w tym siedzieć, bo ja pracowałem i na YouTubie, i w różnych pracach, też na umowę, i w ogóle, no to jest niebo a ziemia pod tym względem, nie? I A bo. teoretycznie przestajesz No. zarabiać z YouTube'a na tle, żeby się utrzymać, idziesz do normalnej pracy i co robisz YouTube'a dalej, bo ci to sprawia przyjemność, czy rzucasz to w kąt? Zależy raczej od czasu. No, jakby ja pracowałem i robiłem YouTube'a, na którym praktycznie nie zarabiałem. Miałem tam 3-4 stówki. Ja robiłem go wtedy, nie pamiętam czy regularnie, chyba tak, bo w momencie, w którym rzuciłem pracę, to ja już miałem, czekaj, to już chyba 6 czy 7 miesięcy prowadziłem YouTube'a regularnie, czyli co tydzień był odcinek w niedzielę, a przedtem to było tak, że no na pewno 2 materiały na miesiąc się pojawiały, nie? Także ja robię YouTube'a od długiego czasu i on jest praktycznie cały czas. Nie miałem zbytnio przerw takich, że o, to teraz mnie nie ma pół roku. Aż nigdy nie miałem, że pół roku. Więc robiłbym to. Tylko, że wtedy, jeżeli miałbym na przykład taką sytuację, powiedzmy, że teraz YouTube nic nie zarabia, nie? W sensie, może to źle powiedziane, bo tak się raczej nie stanie. Tylko, że idę do pracy, w której zarabiam 8 koła miesięcznie, nie? No. To prawdopodobnie nagrywałbym Naruto. O tak. W sensie nagrywałbym sobie pierdoły jakieś. To też jest fakt, że trzymam je Naruto, dlatego że to jest moje źródło utrzymania, ale to nie jest też tak, że ja się zmuszam. W sensie czasami jest, no bo jednak muszę robić to ten. No systematycznie, nie? Systematycznie właśnie tego słowa brakowało mi, więc czasami jest tak, że mówię, kurwa, znowu ten filmik muszę zrobić, nie? Bywa. Tak, ale często jest też tak, że ja tak siedzę, piszę ten odcinek, nie? I nagle mam w głowie, ej, mam nowy pomysł. I ja nagle siadam i siedzę przez północy, robię filmik utworzenia Akatsuki, który ludzie później kwitują. Ej, ale to są tylko fragmenty z gry, to było po angielsku, ten. Mówię, ale co mnie to obchodzi? Ja zrobiłem to po swojemu, wywaliłem tamte napisy, zrzuciłem swoje żółte, poprawiłem jeszcze tłumaczenie, które było w grze No i mnie może to to. żółte napisy. Te żółte napisy są zajebiste. Więc ja mówię, kurde, mnie to tak wtedy podjarało, bo ja chyba pisałem ciekawostki o Kakuzu. Tak, napisałem ciekawostki o Kakuzu, nawet chyba ich do końca nie zmontowałem. I mówię, nie, no akurat znalazłem tą scenę z tej gry. Ja już widziałem je kiedyś, nie? Ale wtedy nie miałem takiego pomysłu. I mówię, a jakby to zrobić po swojemu? I teraz myk w głowie, nie? Ja tu nagle kupiłem grę od razu, nie? Ściągnąłem ją, próbowałem nagrywać, tam jakieś problemy były, przez 2 godziny nic się nie udało zrobić. Okazywało się, że prawdopodobnie to przez moją kartę graficzną działa mi to jak gówno. I nagle ściągnąłem, po chyba kolejnych 2 godzinach szukania po japońsku w YouTubie, szukałem tych wszystkich scen, tak żeby był japoński dubbing, w żadnych napisów. Udało mi się to znaleźć w takiej średniej jakości, ale nie byłem w stanie zdobyć innej. I dosłownie od tamtego momentu, chyba do 4 w nocy, siedziałem, te napisy walone robiłem, po czym poszedłem spać, spałem może 4-5 godzin, wstałem i rano do końca dowaliłem napisy, a był chyba wtorek wtedy, więc miałem do niedzieli jeszcze sporo czasu, ale tak się podjarałem, że musiałem to zrobić. Tyle, nie? No to tymczasem ja po 10 godzinach pracy dziś, jutro na 12 godzin, a jeszcze muszę emotki zrobić. Może chcesz zrobić ze mnie? Nie, bo ja mam jeszcze do zmontowania 13 minut materiału, a no też mało czasu zostało. Może nie do jutra, ale do niedzieli. Także Właśnie emotki na jutro. wiesz, jak to jest, że siedzę w tym Naruto, bo muszę trochę, ale to nie jest tak, że zawsze się zmuszam. Czasami jest tak, że mówię, jest coś takiego, ale ja bym chciał zrobić daną rzecz i robię to. I no, tylko, że to jest kwestia tego, że ja mam też tak z drugiej strony, że
najczęściej jara mnie coś, czego jeszcze nie zrobię. Czyli na przykład mówię, wow, ale zrobię to utworzenie akacki. Zrobię, wyrenderuję, wrzucę. I już mam takie, fajnie. To już mnie nie ekscytuje w ogóle. W sensie, albo mówię, z drugiej strony może być tak, że o kurde, ja bym to opublikował teraz, żeby zobaczyć reakcję ludzi. I dosłownie tam ta pierwsza godzina i już później mnie takie, no dobra, jest filmik, jakoś tam został obejrzany i już mnie mało interesuje. W sensie, ale to tak nie jest tylko z filmikami, ja tak mam ze wszystkim. Właśnie w kwestii robienia gry, to miałem coś takiego, że za każdym razem, jak miałem jakiś problem albo rozpisanie nowej funkcji, siedziałem nad tym, głowiłem się, mogłem 12 godzin siedzieć podjarany, aż mi się w końcu uda. A później jak, nie wiem, miałem to tylko przekopiować i pozmieniać kilka rzeczy, to już miałem takie, Jezu, jaka to jest męka, żeby to zrobić, nie? I tak mam ze wszystkim. No i to jest taki... To jest tak, chyba... czytasz jeszcze, co ludzie z Animedii sądzą o twoim nowym planie, czy już ci przeszło? Tamtym planie? No, chciałem z nim ruszyć. Bardzo mi się podoba, tylko nie wiem, na jakim etapie się znudzę. Ale nie, ja bym na pewno ten... Tą jedną część, że tak powiem, zrobiłbym na ludzie, nie? W sensie już mam mnóstwo pomysłów i my będziemy to robić. Tylko nie wiem, czy kiedykolwiek ujrzy światło dzienne. No tak. Od zaangażowania. No. Ja właśnie sobie tak myślę, że ja zaraz znowu będę jeździć na studia, bo ja studiuję zaocznie. Będę sobie jeździć na studia, nie będę miała co robić w pociągu, to chętnie bym sobie wtedy pocisnęła takie coś. No widzisz. Znaczy nie, miałem nawet dzisiaj to robić, ale na pewno nie zdążę. Nawet gościu do mnie wczoraj pisał, bo chcę pomóc też z jedną gierką i powiedziałem, dobra, spoko, sprawdzę to dzisiaj, nie? I zapomniałem totalnie, napisałem do niego godzinę temu, że ty, przypomnij mi jutro, bo nie będę pamiętał. Jak zmontuję ten filmik i będę miał chwilę czasu, to na pewno zrobię jakby chyba nowego Discorda, I guess, dla nas, do tej rzeczy i po prostu tam będziemy wszystko trzymać, nie? Ale to dobrze, jak tak zapominasz o ludziach, to nie jesteś zły, że dzisiaj o tobie zapomniałam też na 40 minut. A dobra, ja do niego na dobę tylko także. A już ten, jak zapowiedziałaś, to tak mówię, idę do Natalki, mówię, ta młodzież to chyba każdy z nich tak ma, tak samo, że piszesz, oni mają jakieś tam nie przeszkadzać czy coś i czekasz, aż ci odpiszą i siedzisz. Fajnie. Tak samo jak miałem, do kogo nie wysłałem czegoś, to odpowiadali mi reakcją na tą wiadomość. Ja mówię, co jest, kurwa. Nagle jest tak, że wysyłam coś do Tuśka, a on mi reakcją jakby, nie wiem, są reakcje, że odpowiada na to, że jakby, nie wiem, że przeczytał czy co. Wysyłam do Zefixa, Zefix ma coś takiego, że mówię, ej, potrzebuję takiej miniaturki na ten termin. I on zawsze daje tylko reakcję, nie pisze spoko czy coś, tylko reakcję. W sensie to już się przyzwyczaiłem, więc spoko jest, nie? Tylko miałem takie nagle, czemu tak wszyscy robią, o co chodzi? Czy to jest zbyt młodzieżowe, żebym to zrozumiał, czy co? No, także tak to wygląda. No i trochę tematów. Odbiegliśmy, ale to... Odbiegliśmy, standard. Strasznie odbiegliśmy. Zobaczymy teraz reakcję ludzi. Prawda, ale że jest dzisiaj czwartek, jutro będę montował, w sobotę będę montował, to prawdopodobnie w niedzielę po prostu tylko ten skleję to wszystko, to nie będę musiał tak długo czekać do wtorku, żeby zobaczyć reakcję ludzi, tylko po prostu wrzucę i może zapomnę, zobaczymy. Dobra, chyba kończymy ten podcast. Kończmy, tak, ja muszę iść montować wodki. Dobra, ja muszę iść spać. Może dzisiaj będę spał dla odmiany. Też powinnam iść spać, ale jeszcze montaż przede mną. Tylko nie zapomnij się spóźnić, raczej ten, wstać do pracy, nie? Tak, o Boże, nie przypominaj mi. Dobra. No, po prostu widać, kto jest bardzo zaangażowany w Animedię. Tyle powiem. Dobra, to by było tyle. Dajcie znać, co sądzicie o tym podcaście. Bardzo był prawdopodobnie powtarzany wszystko cały czas. Tak. Ale co tam? Cześć! Było miło, pa.